Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy o nieśności w hodowli. Wiem, że temat pojawiał się już multum razy, natomiast dzisiaj chciałbym powiedzieć wam dokładnie, słuchajcie, co na tą nieśność wpływa, szczególnie zimą, bo wiem, że jest dość duży problem i ja też się z tym spotkałem u mnie w hodowli. Nie dostarczaliśmy kurkom, słuchajcie, zbyt dużo zboża, co spowodowało, że kury nie miały białka, nie miały tyle włókna potrzebnego właśnie do wytworzenia jajeczek. I mimo tego, że była odpowiednia temperatura, było odpowiednie oświetlenie, był niski poziom stresu, to jednak te jajeczka się nie pojawiały. Dlatego słuchajcie, bardzo ważne jest to i na to uczulam, żebyście dostarczali kurom pełnowartościowy pokarm. To znaczy, staramy się mieszać oczywiście zboża z warzywami, ale warto jest też eksperymentować od czasu do czasu, podjechać na jakiś bazarek, kupić jakąś śrutę. Można podać małe ilości paszy pełnoporcjowej, która nie ma wpływu na smak jajka, ale oczywiście pozwoli wszystkich wartości odżywczych kurom dostarczyć. Witaminy, minerały, słuchajcie, to co kury powinny przyjmować i co znajdą na wybiegu, teraz tego nie znajdą i my musimy im to dostarczyć. Także to jest główny czynnik, który oczywiście wpływa na nieśność i musimy sobie zdawać z tego sprawę, że jednak chcąc nie chcąc ten pokarm, który drobiu dostarczamy, jest bardzo potrzebny dla prawidłowego funkcjonowania, ale nie tylko, również dla prawidłowej nieśności. Także zwracamy, słuchajcie, na to uwagę. No i oczywiście wy jako hodowcy musicie zdawać sobie sprawę, że w bardzo dużej ilości, jeżeli chodzi o drób, musimy starać się jako hodowcy dostarczać kurom również odpowiednie oświetlenie. I to oświetlenie, słuchajcie, ja już mówiłem nieraz, że ono powinno być odpowiednio wyważone. Z jednej i z drugiej strony kurnika powinno być równomiernie rozmieszczone. Natomiast to nie musi być, słuchajcie, jakieś bardzo rażące światło. Możecie nawet zastosować jakąś sztuczną kwokę, cokolwiek, w zależności jak duży czy jak mały macie ten kurnik. Po prostu trzeba się wtedy do tego zastosować i w miarę możliwości to zainstalować. To co ja polecam, jeżeli chodzi o temperaturę u drobiu, no to oczywiście starajmy się utrzymywać ją na dodatnim poziomie. Nie jesteśmy w stanie w takich małych hodowlach utrzymywać temperaturę na poziomie 15-20 stopni przy temperaturze na zewnątrz minus 15. Natomiast starajmy się zrobić tak, żeby temperatura była jak najbardziej dodatnia. Ja postaram się nagrać taki odcinek, w którym będę mówił wam o źródłach ciepła, o tym jak możemy tą temperaturę w kurniku zwiększyć, co zrobić, żeby po prostu tym kurom było cieplej, żeby było im i bardziej komfortowo, żeby to wpływało oczywiście na nieśność, ale również na zdrowotność u drobiu. Więc mam nadzieję, że ten odcinek uda mi się na dniach nagrać i po prostu wam to przedstawię, bo sami nawet pytaliście, że coś takiego by się wam przydało. Kolejna bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi, słuchajcie, o nieśność, oczywiście temperatura jest o tyle istotna, że no bez niej raczej kury się będą słabo niosły, co możemy zauważyć szczególnie zimą, kiedy osoby, które no nie znają się na drobiu albo które są no bardzo często starszej daty, hodują kury od lat, ale nie do końca zawsze wiedzą, dlaczego ta nieśność spada, z czego to wynika, że u sąsiada się kury niosą, a u mnie nie. No właśnie, słuchajcie, głównie z tego, że chodzi albo o temperaturę, albo o oświetlenie. Oświetlenie, pamiętajcie, że musi co najmniej 15 godzin kura mieć światło. Jeżeli nie będzie miała, no to po prostu będzie się słabiej niosła. To jest wartość umowna, bo wiadomo, że jeżeli macie odpowiednie warunki i nawet to oświetlenie będzie 14 godzin, to nic się nie powinno stać, ale to jest takie, słuchajcie, minimum, żeby to zachować. No jeżeli nie będziecie mieli żadnej żarówki w kurniku, to nie liczcie na to, że kury wam się będą dobrze niosły. To jest czynnik, który wpływa na nieśność i nawet jeżeli reszta tych czynników będzie spełniona, a nie będziecie mieli oświetlenia w kurniku, może być kiepsko. Sami dobrze wiecie, że nagrywając ten odcinek, nawet wy u siebie w hodowli wiecie, że w styczniu czy też w lutym, kiedy zaczyna się już robić ciemno o godzinie 16, 17, może 15, jak mamy te najkrótsze dni, już jest tak pochmurno, warto jednak to oświetlenie zastosować, jakiekolwiek, moi drodzy, może być nawet tanim kosztem jakaś żarówka halogenowa, cokolwiek. Chodzi o to, słuchajcie, żeby tylko i wyłącznie kury to oświetlenie w tym kurniku miały. Najmniej oświetlone oczywiście powinny być gniazda. Pamiętajcie, żeby to światło nie było za bardzo jasne. Pamiętajcie, żeby kur nie raziło, bo to też może spowodować na przykład kanibalizm albo pterofagię u drobiu, czyli wydziobywanie piór. No i oczywiście to, co ja polecam wam zrobić, to jest w miarę możliwości, jeżeli możecie, podzielić sobie kurnik na dwie strefy. Mieć taką strefę dla kur starszych i dla kur młodszych. Ewentualnie, jeżeli dzielicie te strefy, to po prostu w jednej karmicie, w drugiej kurki sobie chodzą. Chodzi mi o to, że zimą
Problem polega na tym, że kury bardzo często są w kurniku i jakoś musimy się wtedy nimi zająć i o nie zadbać. Jeżeli ten kurnik mamy na tyle duży, to możemy sobie z tym poradzić. Natomiast jeżeli kurnik będzie bardzo mały, może być to trudne do zastosowania. Więc ten czynnik taki główny, o którym chciałem opowiedzieć, to jest oczywiście pokarm. I tutaj, słuchajcie, soja, kukurydza, cokolwiek chcecie, możecie kury karmić. Oczywiście każdy z was ma jakąś recepturę na karmienie drobiu, ale to też trzeba wziąć pod uwagę, że każdy karmi trochę inaczej i jakoś te kury się niosą. Więc słuchajcie, tutaj nie jest tak, że zastosujemy jakąś złotą zasadę, złotą metodę i kury nam się na pewno będą niosły, ale są kluczowe zasady, o których warto pamiętać. Jeżeli będziemy się ich trzymać, to powinno być wszystko dobrze. Kolejna bardzo ważna rzecz, słuchajcie, to jest wilgotność w kurniku. Bardzo często ta wilgotność jest bardzo duża, a dzieje się też tak dlatego, że nie macie jakiejkolwiek wentylacji. Tu nie chodzi o wentylację w postaci jakichś odpowiednich, tutaj słuchajcie, wentylatorów, tylko głównie mam na myśli nawet jakieś okienko, jakieś drzwiczki, coś, żeby to powietrze się w jakiś sposób przedostawało. Wiadomo, że teraz zimą lepiej, żeby to zimne powietrze się nie przedostawało do kurnika. Natomiast nawet siłą rzeczy, otwierając ten kurnik, chociaż trochę przewietrzyć, słuchajcie, od czasu do czasu, na pewno kurom będzie lepiej i macie większą szansę na to, że kury będą mniej chorować. Więc to też na pewno jest na plus. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o drób, to co chciałbym wam przekazać, moi drodzy, to jest poziom stresu. Unikajcie innych zwierząt w kurniku. Najlepiej, żeby były tylko kury, najlepiej nie wpuszczać innego ptactwa, żebyśmy mieli tylko drób. Dlatego, że po pierwsze, inne zwierzęta chorują na inne choroby i mogą roznosić choroby, które na przykład mogą być dla nich mało groźne, a dla drobiu bardzo i odwrotnie. To raz. Dwa. Kury najlepiej się czują oczywiście tylko w swoim towarzystwie. Niepotrzebne im są inne zwierzęta, szczególnie jakieś takie bardziej drapieżne. Więc tutaj starajmy się trzymać kurki oddzielnie i zapewnić im odpowiedni komfort. No i oczywiście regeneracja, szczególnie teraz zimą. Kury potrzebują się regenerować, więc oprócz, słuchajcie, wody, która musi być dostarczana i kury mają mieć ją non-stop, najlepiej, żeby ta woda była codziennie wymieniana, żeby była czysta, żeby była chłodna, świeża i tak dalej, to oczywiście poziom i ilość snu. Sen jest bardzo ważny u drobiu, więc pamiętajmy o tym, żeby też nie doświetlać kurom całą noc, ale kury potrzebują te parę godzin na to, żeby sobie odpoczęły, żeby się odprężyły, żeby się wyspały, żeby następnego dnia mierzyć się na przykład właśnie z tymi temperaturami, które mamy za oknem. To jest bardzo istotne i gwarantuję wam, słuchajcie, po tym odcinku, że jeżeli się do tego zastosujecie, to macie 99% szans, że na pewno się ta nieśność zwiększy. Prośba do was, że jeżeli jakieś pytania się pojawiły, macie jakieś wątpliwości, oczywiście piszcie w komentarzu, dajcie znać, co myślicie, o czym byście chcieli kolejny odcinek, a ja już nie przedłużam. No i oczywiście jeszcze tak na koniec powiem, pojawiło się pytanie, słuchajcie, dotyczące nieśności, jak to się ma w przypadku innego drobiu. Nie ma to znaczenia, czy to taka rasa, czy taka rasa, na wszystkie rasy będę działał to, co teraz wam powiedziałem. Trzymajcie się, moi drodzy, do zobaczenia